pracowałem w klubie książki i prasy, no i tam jakiś to Wojewódzki Dom Kultury, to wtedy było w latach 70. Jakiś tam tworzył przegląd teatrów wiejskich. I tak przypadkowo się zgadaliśmy z instruktorami Wojewódzkiego Domu Kultury, że w Lubęce kiedyś tam w latach 20. jeszcze minionego wieku była taka grupa, która przedstawiała Herodów, a jeszcze ci ludzie żyli, niektórzy brali udział. No i oni mnie namówili, poszedłem do nich, zebrałem te materiały, zrobiłem ten scenariusz tych Herodów. I wystąpiliśmy wtedy, odegraliśmy tych Herodów. I tak z przypadku zajęliśmy pierwsze miejsce na przeglądzie powiatowym i z przeglądu wojewódzkim, bo to było województwo Biała Podlaska. I z tego przeglądu nas wytypowali na przegląd Teatrów Polski Południowo-Wschodniej w Tarnogrodzie. I wtedy tam się znaleźliśmy i na tym przeglądzie wtedy zajęliśmy tam pierwsze miejsce. To był ogromny sukces, absolutnie nie spodziewaliśmy tego. My to uważaliśmy za zwykłą grupę kolędniczą. Byliśmy bardzo zaskoczeni. A wtedy z tego przeglądu z Tarnogrodu zostaliśmy zaproszeni w 1981 roku na festiwal ogólnopolski folkloru i sztuki ludowej w Płocku. No i tam byliśmy przez 5 dni na tym, tym festiwalu. To było w czerwcu, było bardzo zabawnie, bo śmiesznie to było w czerwcu. Latem grać Herodu, bo to widowisko bożonarodzeniowe. No wyglądało, no to zabawnie, to długa historia o tym opowiadać, jak to było. A jeszcze w to włączyć w ogóle wtedy historię, to było przed stanem wojennym. Jak to było, co nam pozwalano, a co nie pozwalano, a my co zrobiliśmy wbrew temu, co nam nie pozwalano. Jaki to był odbiór tego. No, no było bardzo zabawnie, ale to bardzo długa historia i długo to opowiadać. Kiedy z oczu płyną łzy, kiedy nie mówimy nic, kiedy boli z całych sił, kiedy mamy gorszy czas, kiedy czujesz, że tak masz, może wtedy kogoś brak, kogoś brak. Kogoś brak. Kiedy pustka w sercu jest, kiedy zimno pada deszcz, kiedy chcesz przytulić się, kiedy ktoś zatrzasnął drzwi, kiedy nie zostało nic, właśnie wtedy czuję, że kogoś mi brak, kogoś brak, kogoś brak, kogoś mi brak, kogoś brak. Kogoś brak. Kiedy z oczu płyną łzy, kiedy boli z całych sił,
kiedy ktoś zatrzasnął drzwi. Kiedy pustka w sercu jest, kiedy zimno pada deszcz, właśnie wtedy czuję, że kogoś mi brak, kogoś brak, kogoś brak, kogoś mi brak, kogoś brak, kogoś brak. Yeah.